Was wszystkich w programie Warszawa w obiektywie. Dzisiaj znajdujemy się na niezwykłej sesji, gdzie już za moment zobaczycie trzy przepiękne aktorki w trzech różnych stylizacjach. Koniecznie zostańcie z nami. Zapraszam. Monika, wyglądasz fenomenalnie. Kto dzisiaj zadbał o Twoją stylizację? Mariola Turbiarz. To jest całość jej, tak? Tak, góra, dół. Czy rozmawiałyście przed sesją o tym, jak chciałabyś wyglądać i jaki efekt uzyskać? Tak, oczywiście Mariola przesłała mi bardzo dużo propozycji, ale ja już będąc na jej pokazie wypatrzyłam sobie ten komplet, więc już no, szybko to poszło bardzo. Monika, jak ubierasz się na co dzień? Na co dzień ubieram się wygodnie. Dzisiaj będziecie miały trzy stylizacje, to jest jedna z nich. Czy widziałaś już kolejne? Tak, widziałam jeszcze Ewy Grygo, druga stylizacja. Bardzo mi się podoba, mam nadzieję, że się z Ewą dogadam co do tej stylizacji, bo jest naprawdę w moim guście. No a trzecia na razie jest jeszcze niespodzianką. Agnieszko, ostatnio, gdy Cię widziałam, miałaś na sobie fenomenalną stylizację z Marilyn Monroe, a dzisiaj ja widzę, że jest chyba tak trochę bardziej odważnie, militarnie. Kto dzisiaj zadbał o Twój fenomenalny look? No, Mariola jak zwykle, Mariola Turbiarz, której no, ostatnio staram się być wierna. Natomiast dzisiaj generalnie stylizacji będzie trzy. I jeszcze są one dla mnie zagadką, niespodzianką. Czekam z niecierpliwością, co, jak jeszcze dzisiaj się zmieni. Czy miałyście jakiś wpływ na stylizację? Czy na przykład mówiłaś Marioli, jak chciałabyś wyglądać albo w kogo się zamienić? Generalnie no, wpływ, zawsze możemy powiedzieć, że się źle w tym czujemy i nie. Mariola przygotowała nam po dwie, trzy stylizacje, żebyśmy właśnie miały możliwość wyboru, że no bo są rzeczy, które są obiektywnie fantastyczne, natomiast z jakiegoś powodu no, czujemy się w nich źle, prawda? Znamy to. Natomiast gdzieś tam ja no, ufam Marioli i co mi się podoba, to nawet jeżeli nie założyłabym tego na co dzień, to na przykład przy okazji takiej sesji jest to dla aktorki fajne wyzwanie i fajna możliwość właśnie zrobienia czegoś na przekór, tak? Może tak bym się nie ubrała gdzieś, chociaż tak bym się ubrała. Teraz sobie myślę, że tak na jakąś imprezę, czemu nie, prawda? Jak najbardziej, wyglądasz świetnie i naprawdę robisz wrażenie. To nie jest Twój debiut w modelingu, bo jakiś czas temu miałaś sesję w pewnym magazynie dla panów i jaki był wydźwięk tej sesji i jak w ogóle wrażenia po sesji? Nie, wrażenie po sesji bardzo dobre, bo muszę przyznać, byłam mile zaskoczona też podejściem, profesjonalizmem całej ekipy. Zdjęcia robiła młoda, bardzo utalentowana fotografka. I też byłam zaskoczona, ile ona potrafi wyciągnąć z człowieka i też oczywiście tam zadbano o to, żebym się dobrze czuła, tak żebym nie była skrępowana, więc była to frajda przede wszystkim, frajda, wyzwanie i czemu nie, no wydźwięk jest taki, że tak mam więcej adoratorów. Ze mną właściciel firmy Flambi i jego cudowna, dosyć nietypowa biżuteria, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Powiedziałam, iż biżuteria jest nietypowa, bo znam się trochę na biżuterii i muszę przyznać, że tworzywa, których używasz do jej produkcji, nie są takie w 100% typowe. Czy możesz trochę przybliżyć nam temat? Oczywiście. Na przykład ta zawieszka to jest stal nierdzewna, ale proces produkcji jest nietypowy, bo prosto z drukarki 3D, czyli bardzo dużo projektowania, a później czekanie na wydruk i gotowa biżuteria, można ją wyciągnąć prosto z maszyny. Od jak dawna projektujesz? Grafiką 3D zajmuję się już od bardzo dawna, od kilkunastu lat. Firma powstała jakieś półtora roku temu z potrzeby stworzenia czegoś, czego jeszcze nie było. Dlaczego akurat biżuteria? Wydaje mi się, że to jest bardzo wdzięczny temat. Można stworzyć wszystko.
i tylko cieszyć się odbiorem przez klientów. Pracownię otworzyłam w maju 2012 roku. Od samego początku wspierała mnie moja mama, która jest kletnikiem z 30-letnim doświadczeniem. Przekazała mi całą technikę, cały czas tak naprawdę pomaga mi w rozwijaniu, że tak powiem, moich umiejętności. I efektem naszej pracy są niebanalne sztuki, które mają noszącej osobie dawać poczucie wyjątkowości. Ponieważ każda torebka jest wykonywana przeze mnie w pracowni własnoręcznie, każda jest wykonywana na indywidualne zamówienie klienta. I mam nadzieję, że sprawię noszącej je osobie radość. Kochani, a z nami jest fantastyczna Patrycja Szczepanowska, która wygląda oszałamiająco. Patrycja, opowiedz mi, kto dzisiaj zadbał o twój wizerunek? To jest płaszcz pani Marioli Turbiasz. Jestem w szoku, naprawdę. Założyłam kilka jej ubrań i wszystkie idealnie pasują, a ten płaszcz daje mi taką moc, taką siłę. Zresztą w ogóle cała stylizacja, włącznie z torebką i fantastyczną biżuterią 3D. Pierwszy raz w życiu widzę biżuterię 3D. No genialnie, genialnie. I przede wszystkim wizerunkowo mnie to łamie, bo wreszcie czuję się mocna, charakterystyczna, czuję się kobieco bardzo. Powiedz, jakie stylizacje przygotowałaś dla naszych modelek? Dla naszych modelek przygotowałam stylizacje jesienno-zimowe, głównie głębokie granaty i trochę kwiatowych wzorów, ale w stylu już jesiennym. Czy widziałaś zdjęcia dziewczyn, które dzisiaj będą pozować, a konkretnie aktorek, i czy razem dobierałyście stylizacje, czy raczej aktorki zdały się na ciebie? Myślę, że tutaj aktorki zdały się na mnie. Natomiast stylizację takich gadżetów i akcesoriów będziemy dobierać wspólnie. Widziałam wcześniej dziewczyn zdjęcia, widziałam, jaki mają styl i starałam się dopasować najbardziej do ich indywidualnego stylu. Adam, jakie fryzury dzisiaj przygotowałeś modelkom? Dzisiejsze fryzury raczej były o takiej tematyce. Nie miałem zamiaru zrobić jakichś dużych metamorfoz, dużych zmian. Chciałem ogólnie podkreślić dziewczynom urodę, żeby fryzury były wyraziste, żeby na zdjęciach ładnie wyglądały. Chciałem po prostu stworzyć jakiś look, jakiś design właśnie, który będzie komponował się z całością, z kreacjami projektantów, który coś, co będzie razem komponować się w jedną spójność. Kasiu, jak pracuje ci się dzisiaj z modelkami? Wiesz co, praca idzie w tempie, jaki zakładałam, więc jest dobrze. Są to aktorki, więc mają doświadczenie przed kamerą. Nie jest to kłopot, aczkolwiek no jednak dziewczyny nie są modelkami na co dzień, dlatego potrzeba chwili, aby się przestawiły, tak? Ale idzie dobrze. Co dzisiaj chcesz pokazać na swoich pracach? Wiesz, no ja dzisiaj przede wszystkim, to jest taka nietypowa dla mnie praca, bo ja zazwyczaj robię sesje wizerunkowe aktorów, osób znanych. Bardziej są to zdjęcia we wnętrzach, przedstawiające charakter, postać, czyli głównie portretowe zdjęcia. Dzisiejsza sesja jest taką typowo modową sesją, fashion, więc jakby nie mogę się skupić na aktorce, na jej emocjach. Bardziej się skupiam na tym, aby zaprezentować dobrze strój, no ale przy okazji też, żeby ładnie wyglądała kobieta. Mariola, trzy fantastyczne aktorki, świetna ekipa, no i oczywiście cudowna atmosfera. Dzisiejsza sesja, jak to się wszystko zaczęło? Znaczy, no, sam początek to był Warsaw Fashion Day, pokaz, który po prostu zapoczątkował całą akcję jakby promocji mody offowej, mody takiej niecelebryckiej, gdzie promujemy młodych projektantów, którzy nie są jeszcze znani, ale w świecie mody. Uczymy celebrytów, gwiazdy ubierać się w ubrania polskich projektantów. No właśnie, a jak zrodził się w twojej głowie pomysł, aby zorganizować tego typu sesję i dlaczego akurat te trzy aktorki zostały na nią zaproszone? Pomysł w głowie powstał oczywiście po pokazie, tak jak powiedziałam. Dlaczego akurat te trzy aktorki? Dlatego, że pracowałam z Moniką i z Agnieszką podczas pokazu. Fantastycznie pracowało, moje ubrania na nich bardzo dobrze wyglądają. Natomiast Patrycję zaprosiłam, ponieważ nawiązałam z nią kontakt internetowy i
od razu gdzieś tam zaiskrzyło między nami i po prostu dobrałam takich ludzi, których wiedziałam, że nie będzie stresująca ta sesja, tylko że wszystko będzie na luzie, że będzie nam się dobrze pracowało, dlatego taki wybór. Poza tym są piękne dziewczyny i pięknie wyglądają, także to też jest podstawa. Oczywiście, że tak, wszystko wygląda fenomenalnie, a w jakich stylizacjach dzisiaj zaprezentują się nasze modelki? Znaczy, jest trzech projektantów. Ubrania są moje, ubrania są Ewy, projektantki i jeszcze będą ubrania Wioli Śpiechowicz, która jest gościem specjalnym. Przyjęła zaproszenie na naszą sesję. Jeżeli chodzi o moje stylizacje, to są stylizacje, tak jak cała moja kolekcja, są to różne ubrania. Generalnie są dwie stylizacje w stylu Moro, takie połączone trochę z takim glamour, ponieważ tam coś się błyszczy, coś odkrywa, coś trochę takie sexy, ale generalnie są to bardzo różne rzeczy, każda pani ma inną stylizację. Przed chwilą podpatrywałam was na planie, no i muszę przyznać, że bardzo fajnie sobie radzicie. Powiedz, kto wyszedł z inicjatywą, żebyś wziął udział w dzisiejszej sesji? To było tak, że Aga współpracuje z Mariolą od jakiegoś czasu i no tak się stało, że przez te wszystkie konotacje się znalazłem tutaj dzisiaj na planie. Jak się czujesz w roli modela? Dziwnie, ponieważ ja nie jestem osobą, która sobie lubi robić zdjęcia, ale dajemy radę. Dajecie radę i to najważniejsze. A kto zadbał o twoją dzisiejszą stylizację? Mariola gdzieś tutaj jest na pewno. Cześć. Tak, to są wszystko projekty Marioli. Bardzo dobrze się w tym czuję, choć na co dzień tak nie chodzę. No właśnie, jaki jest twój styl na co dzień? Jeansy, skóra, basic, tyle. Ja zauważyliśmy, że zmieniłaś swoją stylizację. Wyglądasz w niej obłędnie, a jak się w niej czujesz? Sukienka jest bardzo ciekawa, ponieważ w tej chwili wyglądam troszeczkę jakbym była taka do biura, czyli wysoki obcasik, kopertóweczka, biżuteria, która się sprawdza jak widać nie tylko w ekstrawaganckich stylizacjach, ale również takich bardziej eleganckich, pierścioneczek i wyobraźcie sobie, że tak na dobrą sprawę wyobrażam sobie tę sukienkę również jak w stylizacji takiej bardziej sportowej, bo gdybym założyła bardziej sportowe buty do takiej sukienki, myślę, że wyglądałoby to równie dobrze. Także w ogóle szok. Bardzo jest to elastyczna projektantka. Super, kolor mi się też bardzo odpowiada, bo idealnie, myślę, podkreśla kolor moich oczu. Agnieszko, fantastyczna, ale nieco odważna stylizacja. Jak się w niej czujesz? Czuję się fantastycznie i zdradzę tu pewne sekrety sesji, że po prostu... Wyszło nam całkiem niechcący tak odważnie, dlatego że musiałyśmy kombinować razem z projektantką, żeby nam nie leżało coś, co jest faktycznie na mnie za duże. Ale to na sesjach się regularnie takie rzeczy stosuje. Oczywiście, że tak. Żaden problem, bo wyglądasz świetnie. A czyj to jest projekt? To jest projekt Ewy Grygo. Młoda projektantka, bardzo zdolna, piękna, proszę, marynarka. Czy ty tak ubrałabyś się na co dzień? Oczywiście jakby marynarka była w twoim sizie. Tak, w moim sizie na pewno i prawdopodobnie z Ewą w tej sprawie porozmawiam. Absolutnie tak. Nawet bym może pod spódnic, bo ta marynarka jest tak strojna, tak efektowna sama w sobie, że nawet bym nie psuła żadnym topem ani koszulą jej, więc tylko bym się po prostu zapięła normalnie tak i jakoś się schowała troszkę. Co teraz jest modne? Powiem ci szczerze, że się mało interesuję modą. Robię swoje i się nie przejmuję. Kto lub co cię inspiruje? Inspiruje mnie absolutnie wszystko. Rozmowa z ludźmi, filmy, podróże, muzyka. Kompletnie po prostu otaczający świat. Nie mam żadnych takich jednorodnych źródeł inspiracji. Najczęściej to jest po prostu totalnie przemieszane. Moi drodzy, my już jesteśmy po sesji, no i powiem wam, że atmosfera cały czas jest gorąca. Trzy piękne aktorki, trzy różne odsłony. Mam nadzieję, że wam się podobało i że zobaczymy się w kolejnych odcinkach programu Warszawa w obiektywie.